Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na IS-3. Bohaterem bitwy jest Michael 962. O Jezu, Beverly Hills 9210. No po prostu. Także Michael, od dzisiaj jesteś Beverly Hills. Nasz bohater. No jak widać, startuje na ENSK-u. Losowanie ma idealne. Mnóstwo czołgów niższego tieru, no a IS-3, jak wiadomo, jest na topce niezwykle mocny. Trzeba tylko to wykorzystać. No a Michael to on tutaj oczywiście zmierza na mordownię. Trochę niekorzystnie go rzuciło. Rzuciło go bardziej na środku i przez to na mordownię nie mógł się udać. Pierwszy strzał snajpiący. Udanie weszło, ale to tak właśnie ruskie działa mają. Przejazd bokiem, no. Nie oberwie chyba kolega. Nie oberwał. Całe szczęście nikt w okienku już nie stał. Jest dojazd na mordownię. I tutaj powinno się trochę dziać. Michael, no przepraszam, Beverly Hills. Nie zastanawia się, wyjeżdża bokiem pod przeciwnika tak jak należy. Oczywiście. Jeszcze pod lwa niech wyjedzie. Będzie weselej. Tak sobie dworuję trochę z kolegi. O, ale chyba pozwolicie na to, kolega klanowy. Także sami wiecie, że można takich troszeczkę kolegów klanowych trollować. Na razie spokojnie. Jest lew, który nie ma szans wielkich w takim ustawieniu jak teraz, za wrakiem. Jest ostry push sojuszników, a przede wszystkim Michaela. Na Oja trzeba uważać na pewno. O właśnie, 282 HP stracone. To już jest sporo, chociaż kosztowało tego Oja całe życie już. Całą resztkę życia. T-34 z mocnym działem. No, trzeba uważać bardzo na plecy i Michael świetnie to wychwycił. Zobaczcie, na plecach jest przede wszystkim Ferdynand. I Ferdynand, który ma teraz, miał wcześniej osłonę z żywego czołgu. No, jeżeli tak można nazwać, że czołg jest żywy. A teraz ma osłonę z wraku czołgu sojuszniczego. T-34, nie wiem dlaczego próbował strzelać w ten sposób, zamiast się wychylić. I trzeci na sideskrapie to przecież jednak jest nie do wyjęcia. I kolejnym celem będzie chyba, no właśnie, nie wiadomo co. Lew, tak jest, stoi korzystnie, macha lufką, strzela nawet. Sojusznicy się gdzieś wykruszyli, zobaczcie. Michał cały czas w natarciu, no ja wiem, ten dojazd troszeczkę mu zajął czasu. No, T-34 strzelił, więc teraz jest na przeładowaniu, ale Michael wyjechał bokiem pod lwa, to był błąd. Chociaż patrząc na to, że szarżuje również IS-3, to w ten sposób kolega zasłonił się przed właśnie tym IS-em. Teraz robi się już niekorzystnie, trzeba wykończyć lufę, jedną lub drugą. Ciekawe, czy uda się zdjąć lwa. Został tylko T-32, wyjazd artylerii i strzał. No, to mogło być naprawdę kończące. Fatality. Jest lew, podjeżdża. Wszyscy się skupili na T-32. Całe szczęście dzięki temu Beverly Hills, no czyli Michael, ocalał jeszcze teraz. Ja bym na jego miejscu pomógł temu T-32. To też myślę, że nie jest najlepszy pomysł. Zobaczcie, przedzierać się przez wraki. T-32 przez ten moment zawahania zginie. Także to też, no nie najlepiej rozwiązane, Michael. Myślę, że jednak trzeba pomagać swoim na randomie, zwłaszcza, że w dwójkę można sprawić naprawdę duże problemy przeciwnikowi, a tak mamy tutaj Ferdynanda, który ma mnóstwo HP, zajeżdżający od boku.
T-34-3, przed którym nasz bohater stara się uciec. No i mu się udało. Udało mu się odbić ten strzał. Gdzie jest AMX-12T? Tego nie wiem. Jest zdjęty. Zdjęty ten met. I na plecach jest Ferdynand, który nie zdążył się obrócić. No, jest również ten AMX. Trzeba uważać na Ferdynanda. Strzał kolejny. I Ferdynand normalnie spartolił robotę po całości. Jeszcze przecież gdzieś powinna być konstrukta T-34-100. Nie ma jej. Nie ma tego czołgu. Jest tylko AMX, który krąży, ale nie wie co zrobić. No, musiałby zajechać od boku kolegę albo wykorzystać gdzieś przyjazd drugiego, nie drugiego, no chciałem powiedzieć bota, ale to tak wygląda, zobaczcie, 20 WN, 8-9 tysięcy bitew i co to i gdzie jest, o, może jest AFK, może i nie, nie wiadomo, jest 9 fragów na koncie, będzie pull? No, konstrukta jest w stanie zdjąć Misiaela, to na pewno. Bodajże na dwa strzały, albo nawet nie, jak to tam wygląda, ile tych średnich. No i jest wyświecony przeciwnik, ma full HP. Nasz bohater ma 5700 damage'u i zobaczcie, 5 pocisków zwykłych, no to w zupełności wystarczy. Zobaczcie, ostrożnie próbuje się wychylić Michael. Nie dowierza temu, co się tu dzieje. Ten bot może się w każdej chwili obudzić. No właśnie. Zmiana decyzji. Okienko. Może z tej strony. Gdzie on zniknął? Czyżby się ruszył? Jest, ruszył się. Zobaczcie, macha lufą i nawet strzela. Tylko strzela, że strzela z apeków. To jest na plus. Ale zobaczcie, ruszył się. I trzeba uważać. Mierzony strzał. Niestety nie weszło. Pojedynek gigantów. No właśnie. Jeszcze jeden strzał i będzie można spróbować na niego wyjechać, zaryzykować. Jeszcze tą jedną pestkę wpakować. Jest, pojawia się znowu przemykający T-34-100. To już, no. Wychyla się i obrywa pestkę. Sam oddaje niecelny strzał. Szybciej przeładuje, trzeba ten strzał spokojnie przyjąć na pancerz. I bota skończyć. Bota albo jakiegoś dzieciaka. A może akurat całą bitwę stał AFK i teraz dopiero się obudził, bo skończył jeść obiad i może teraz za sterami siedzi człowiek. No Michael człowiekiem nie jest. On jest maszyną, on jest ISM-3. No kończ waść, bo mi się woda kończy. Sprowokowanie przeciwnika do wyjazdu. Program butujący chyba po prostu uznał, że trzeba wyjechać i oddać strzał. No i program butujący Michaela również uznał, że trzeba oddać strzał w momencie, jak przeciwnik wyjeżdża. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal pula, stalowa ściana, duży kaliber i Top Gun. 6700 obrażeń, 10 fragów, 1878 expa. Tak wiele błędów w tej bitwie?
A tak ładny wynik. No mówię, ten bot. Zobaczcie, ten bot ma 19 strzałów oddanych. Więc pewnie wcześniej stał gdzieś w okienku, snajpił. To nie jest tak, że się obudził na sam koniec bitwy. No cóż, no cóż. To było jakieś snajpienie. No, naprawdę trochę dziwne to wszystko. Ale z korzyścią dla naszego bohatera 2560 to przyjętych na pancerz. No i cóż, nie ma nic więcej, nie mam nic więcej do dodania. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.